Kilkanaście osób próbowało zablokować wjazd do Wałbrzyskiego Rynku. Mieszkańcy domagają się całkowitego zamknięcia tego obszaru dla ruchu samochodowego po godzinie 10. W czerwcu ubiegłego roku ruch samochodowy w rynku został znacząco ograniczony. Na ulicach Gdańskiej, Moniuszki i 1 Maja pojawiły się wysuwane słupki blokujące. Otwarty wjazd jest od strony ulicy Sienkiewicza i głównie korzystają z niego pojazdy dostawcze. Niestety jeden z nich doprowadził niedawno do tragedii, ponieważ kierowca nie zauważył małej dziewczynki, która wpadła pod samochód i zginęła na miejscu. Po tym zdarzeniu część mieszkańców domaga się jeszcze większego ograniczenia ruchu w rynku. Sprowokowało mnie i ludzi, którzy tutaj przyszli, tragedia, która się odbyła tutaj 4 kwietnia, zginęła Esterka i to był taki bodziec, który poruszył ludzi, którzy tutaj przyszli. Nie chcemy samochodów, ewentualne dostawy, tak, zawiadomiliśmy prezydenta, że chcemy, żeby były do 10 rano, a później, żeby rynek był otwarty dla mieszkańców, dla dzieci, dla osób przyjeżdżających do naszego miasta. Jest to nasze serce w samym Śródmieściu, więc chcemy rynek tylko dla mieszkańców. Organizacja ruchu w rynku była przedmiotem wielu spotkań, ponieważ z jednej strony mieszkańcy chcieli mieć pełną swobodę spacerowania, a z drugiej przedsiębiorcy potrzebowali mieć możliwość dowozu towarów do sklepów. Obecne rozwiązanie zostało przyjęte jako kompromis po ówczesnych konsultacjach. Generalnie chcielibyśmy, żeby zamknąć, i to było od samego początku, żeby zamknąć już jak w największym wymiarze. Niemniej, no właśnie postulaty tych, że przedstawiciele różnych instytucji, które powiedziały, że nie akceptują całkowitego zamknięcia, bądź daleko idącego ograniczenia. Stąd też i ten pewien rodzaj kompromis, który powstał, mianowicie, że do rynku w trzech miejscach, w trzech lotowych ulicach są praktycznie niemożliwe wjazdy z uwagi na te elektroniczne słupki, które żeśmy tam posadowili. Natomiast wjazd do rynku jest wyłącznie od ulicy Sienkiewicza i dodatkowo obszar rynku został objęty tak zwaną strefą zamieszkania, która mówi jednoznacznie, że jest to strefa, której pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo. Ponad wszystko, czyli kierowca musi zwracać uwagę, to tak jakby po prostu poruszał się po jednym wielkim, dużym chodniku. Po drugie, prędkość pojazdu, jeśli w ogóle się znalazł w tym rynku, nie może być większa niż 20 km na godzinę. No i po trzecie, kierowca samochodu może tylko zatrzymać się w miejscach do tego wyznaczonych. W rynku są wyznaczone miejsca tylko wyłącznie dla osób niepełnosprawnych i także w miejscach, gdzie jest możliwość postoju pojazdu, który stanowi dostawę do sklepów w różnych punktach. Tych takich punktów na dostawie są dwa, więc praktycznie biorąc nie ma potrzeby, nie ma nawet możliwości, żeby normalny, zwykły kierowca poza osobą niepełnosprawną miał potrzebę wjeżdżania, bo tu nie wolno się zatrzymać. Więc z punktu widzenia teoretycznego nie powinien tu się pojawić, bo nie będzie miał się, powtórzę, gdzie zatrzymać. Przejeżdżanie przez rynek nie ma sensu, no bo niczemu to nie służy, więc myślę, tutaj ta tragedia, która miała miejsce, no dotyczyła to dostawcy towarów, czyli obsługującego jakieś tam sklepy, który nie dostosował należytej staranności do tego, żeby faktycznie zauważyć pieszego, który może poruszać się swobodnie. To jego rolą jest właśnie być może przewidzenie takich niekoniecznie naturalnych zachowań się, w tym także i dzieci, a zwłaszcza dzieci. W proteście wzięło udział kilkanaście osób. Na chwilę zablokowali oni wjazd do rynku od strony ulicy Sienkiewicza. Po interwencji policji musieli jednak ustąpić, więc kilka razy obeszli wokół rynek. Czy to wystarczy, aby zmusić władze miasta do kolejnej zmiany organizacji ruchu? Gdyby tak się stało, prawdopodobnie z kolejnym protestem wyszliby przedsiębiorcy. Ewentualnie sprawa ta zostanie po raz kolejny poddana konsultacjom, tak aby ustalić, czy faktycznie obecne rozwiązanie stanowi oczekiwany kompromis.